Hej, tu Glitch. Nie pytajcie mnie, co robią Barbie Extra koło Rainbow High. Biją się po prostu. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy zajmować się kolejną lalką, ponieważ czemuż by nie. Mam dość sporo lalek, które muszę ogarnąć, więc ta seria chyba będzie dość długo trwała. Dzisiaj chcę odświeżyć i całkowicie ubrać lalkę Arielki. Okej, moje świetlenie jest żałosne. Jest to Arielka z Disney Store i nie kupiłem w Disney Store, bo była ubrana. Tą lalkę udało mi się zdobyć w Lumpexie za około 3 zł, także deal. I szczerze, jestem zdziwiony, że nikt lalki nie kupił. Jakby, okej, jest naga, ale Disney Store? Nikt tego nie wziął? Disney Store ma naprawdę bardzo ładne lalki. A Arielka jest jedną z najśliczniejszych lalek w Disney Store, jaka chyba może być. Ogólny stan lalki nie jest zły. Na pewno muszę umyć jej ciałko, bo ma troszkę brudne. To oświetlenie mnie dobija, może przejdźmy do roboty, okej? Okej. Hello, tutaj Glitch Narrator. Ogólnie rzecz biorąc, lalka jest w dobrym stanie, jak mówiłem wcześniej. Ma jedynie troszkę brudne ciałko i czuć na końcówkach włosów, że ma trochę produktu we włosach. Tak troszeczkę, ale jest. Początkowo lalkę trochę namoczyłem, umyłem ją w wodzie, a potem dałem trochę mydła antybakteryjnego. Kiedy wymyłem już lalkę na tyle, żeby móc dalej z nią pracować, wziąłem grzebień od Rainbow High i sprawdzam, czy mogę to wyczesać normalnie bez odżywki i ewentualnie ile odżywki będę musiał nałożyć. I wiecie, nie było tragedii, ale mogłem zrobić pewien błąd, ponieważ potem okazało się, że lalka traci mega dużo włosów. Jakby bardzo dużo włosów, ale to bardzo. Nie wiem, czy jest to normalna rzecz, jeśli chodzi o lalki Disneya. To jest Disney Store, bo jest to moja pierwsza lalka z Disney Store. Ale naprawdę ilość włosów, które ona straciła, mnie przeraziła. Wystarczył tylko drobny ruch grzebieniem, raz, dwa razy i włosy wlatywały. I nie wiem, czy jest to kwestia tego, że po prostu miała luźne końcówki włosów, czy tak te lalki mają zbędne włosy. Nie wiem. Po mydle pora umyć włosy jeszcze raz w szamponie. Ja używam takiego szamponu, bo jest tani i ładnie pachnie, jest dobry, robi swoją robotę, więc czego mogę chcieć więcej? I na filmie może tego aż tak nie widać, ale woda wyszła dość żółta. Ale wydaje mi się, że w przypadku rzeczy z lumpa to brud jest normalną rzeczą, więc nie żałujmy jej wody i szamponu. Pora na odżywkę. Używam takiej odżywki. Jest dobra i tania, ale niestety jest bardzo mała i muszę znaleźć jakąś inną odżywkę w dobrej cenie, ale też żeby była dość duża. Bo jest to już moja druga buteleczka. Mimo tego, że włosy nie były aż tak tragiczne, to wypadały i trochę tego się bałem, postanowiłem dać dość sporo odżywki. Żeby czasami szło gładko i żeby być może mniej włosów wyleciało. Spoiler, wyleciało i tak dość sporo włosów. W międzyczasie wymieniłem grzybień na szczotkę z większą ilością ząbków i naprawdę uwierzcie mi, robiłem to jak najbardziej delikatnie potrafię, a włosy wciąż wypadały. To jest pierwsza część włosów, która straciła lalka po pierwszym uczesaniu. A takiego uczesania było dość sporo, więc tak, nie jest dobrze. Kiedy już wyczesałem lalkę, zrobiłem jej minikoczka i zostawiłem ją tak z odżywką na włosach na parę minut. W międzyczasie zagotowałem wodę do body washa, wlałem ją do szklanki oraz wlałem trochę płynu do tkanin. I tak, światło w tej części filmu jest okropne, wiem, nie wiem co się dzieje z oświetleniem, ale wygląda na to, że muszę zainwestować w kolejną lampę albo w zupełnie inną lampę, także super, pękam z radości. Co to jest body wash i jak go robić, mówiłem w moich innych filmach, więc zapraszam. Teraz na górze pokażę się wam gdzieś na ekranie mój poprzedni film. Powiem tylko tyle, żebyście uważali, ponieważ woda jest gorąca i można się oparzyć.
i standardowo głowę lalki wkładam do wrzątku, trzymam ją chwilę, wyciągam, przyczesuję, znowu wkładam do wrzątku i tak cały czas, póki woda nie ostygnie lub do momentu, kiedy będziemy zadowoleni z efektu. I uwierzcie mi, ale naprawdę włosy stały się mega mięciutkie i przyjemne i o dziwo nie wycięło ich zbyt wiele, także śmiesznie. Na sam koniec lalkę zawijam w ręcznik i tworzę z niej takiego kebaba i odstawiam do wyschnięcia. Hello, więc tak, prezentuje się Arielka. Nagrywam to tego samego dnia, o dziwo. Zwykle taki film nagrywam w ciągu 2 dni. Nie wiem czemu, ale jej ciałko wydaje się zupełnie inne tutaj niż na rączkach i główce. A tak naprawdę nie jest, także śmiesznie. Włosy są naprawdę mega ładne, lśnią. Co do jakości włosów, jest okej, jakby nie wiem zbytnio co o nie myśleć. Są delikatne, ale jednocześnie są sztywne, aby... fuck. Co do jej łysiny, to ma trochę łyse placki, ale nie ruszajmy jej. Musimy ją ubrać. A więc specjalnie dla niej mam fashion pack. Tak on wygląda. Jest on ze sceny w filmie, kiedy Arielka jest na randce z księciem w tej całej łódce. Chociaż nie do końca pamiętam, żeby tam był chleb w koszyku, ale okej. Okay. Już był wcześniej otwierany, więc będzie mi to o wiele łatwiej zrobić. Mamy tutaj niebieską sukienkę z taką wstążeczką i wzorkiem statku oraz morza. Marynarkę i szczerze powiedziawszy jestem trochę zawiedziony marynarką, ale okej. Okay. Pinkę, wciąż jako kartki, buty i ten dziwny koszyk. Okej, okay, ubiorę ją i zaraz do was wracam. Dam. Tak mniej więcej prezentuje się Arielka, potem dam wam lepsze urywki i przebitki. Jest jedna rzecz, która mnie irytuje, mianowicie są to jej buty. Ponieważ... spadają. Wydają mi się strasznie niedostosowane do jej nóg. Wciąż nie jestem jakimś wielkim fanem tej marynarki. Wygląda ok, ale jakościowo jest taka, Co do włosów, wziąłem jej 2 kosmyki z przodu, po bokach i je tak związałem z tyłu pinką. I nie powiem, wygląda to mega cute. Ale pewnie pokuszę się o poprawę, bo troszkę mi się nie podoba ten czubek, więc tak. Mam tu jeszcze jej koszyk, ale uwaga, ja byłem święcie przekonany, że to są 2 oddzielne elementy, że chleb jest do wyjęcia i koszyk jest oddzielnie. Nie, to jest jedna część. Nie wiem, czy mógłbym to jakoś odczepić, czy nie. Myślę, że jakbym się uparł, to mógłbym to odczepić, ale nie będę ryzykował i po prostu dam to Arielce. Tak prezentuje się Arielka, wygląda uroczo. Wciąż ta marynarka mi irytuje i koszyk mógł być lepszy, ale mega mi się podoba. Mimo tego, że nie jestem jakimś fanem Arielki. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ten filmik, czy chcecie więcej lalek Disneya. Nie powiem, mi się ona mega podoba, szczególnie, że dałem za nią 3 złote, także deal. Ja dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał razem z dzwoneczkiem, komentujcie go, polubcie, no i dziękuję za obejrzenie. Cześć, na razie, pa, pa.